Dni otwarte Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach to święto wszystkich związanych z szeroko rozumianym rolnictwem, produkcją spożywczą, hodowlą zwierząt. W niedzielę na tę imprezę do Modliszewic przybyły tysiące osób. Takich tłumów to miejsce dawno nie widziało. To jest święto raczej już takie rodzinne, bo tutaj rolnicy przyjeżdżają oczywiście z całymi rodzinami. Ja byłem miło zaskoczony, że wystawcy z dziećmi, tutaj właśnie były nagradzane dzieci, to są dzieci, które no żyją tą pracą rodziców i to jest takie raczej rodzinne święto. No są wystawcy kwiatów, wystawcy krzewów ozdobnych. No oczywiście, to są zainteresowani w tej chwili wszyscy działkowicze, mieszkańcy również miast, które okolicznych upiększając zagrody, swoje otoczenie obejścia. Impreza rozpoczęła się już o godzinie 9, kiedy to otwarto pole doświadczalne pod Modliszewicami. Tam zainteresowani mogli podziwiać liczne odmiany roślin. Z kolei na terenach siotr rozstawiono dziesiątki stoisk z rękodziełem, lokalnymi produktami czy po prostu promocyjnych. Loterię fantową na jednym z takich punktów prowadziły warsztaty terapii zajęciowej, a dochód z niej będzie przeznaczony na działalność podopiecznych warsztatów. W pobliżu boksów z bydłem młode krowy prezentowały dzieci rolników. Później ci najmłodsi uczestnicy farmerskiego święta otrzymali nagrody na scenie od hojnych sponsorów wydarzenia. Około godziny 10 imprezę ze sceny rozpoczął dyrektor ośrodka Jerzy Pośpiech, a na ceremonię rozpoczęcia przybyli przedstawiciele władzy, poseł Krzysztof Lipiec oraz starosta konecki Grzegorz Piec. Wielkim zainteresowaniem przybyłych cieszyła się wystawa zwierząt hodowlanych. W Modliszewicach w sobotę i niedzielę odbyła się już 14. świętokrzyska wystawa zwierząt hodowlanych. W ramach niej wyróżniono wielu czempionów, a także superczempiona w kategorii króliki. Został nim królik rasy szynszyl wielki hodowcy Daniela Płatka. Z kolei najważniejszą nagrodę superczempiona wystawy zgarnęła krasula Klara z hodowli Michała Matuszczyka z Modliszewic. To krowa rasy polskiej holsztyno-fryzyjskiej. To na pewno radość, to nie można ukryć, że to nie radość. Nie zawsze zdobywam oczywiście tego superczempiona, bo niekiedy się zdobywa czempiony, ale tak naprawdę najważniejszy jest superczempion. W tym roku tak się złożyło, że mam super czempiona. To wielka radość dla całego gospodarstwa, dla wszystkich pracowników i całej rodziny. To proszę powiedzieć troszkę o tej super czempionce dzisiejszej. Super czempionka to krowa, która akurat składa się tak, że jest najbardziej też wydajną krową w Świętokrzyskim województwie. Jeżeli chodzi o wydajność, to druga laktacja. Krowa, która jak gdyby charakteryzuje się dużą kłodą, czyli dużym kabarytem. Wszystko ma duże. Ma duże płuca, ma duży organizm, czyli może dużo mleka wytworzyć i właśnie tak robi. I bardzo ładnie wygląda akurat przy tym wszystkim. Podczas 44. odsłony Dni Otwartych Drzwi Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach było także bardzo smacznie. Po raz pierwszy swoje produkty wystawiali bowiem producenci lokalni ze szlaku kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków. Spróbować można było przepysznych miodów, soków, serów czy mięsiw. Wszystko ze wszystkich powiatów naszego województwa. W tym roku rozszerzyliśmy formułę o modny, priorytetowy dla rolników, również zestaw podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną, bezpośrednią sprzedaż detaliczną skupionych wokół Świętokrzyskiej Kuźni Smaków. No to tak, szlak kulinarny Świętokrzyska Kuźnia Smaków odniosła bardzo, bardzo, bardzo duży sukces świętokrzyskim, nie tylko, natomiast nawet na szczeblu krajowym. Bardzo miło jest je słyszeć jako przykład właśnie propagowania sprzedaży bezpośredniej produktów opartych na tradycyjnych sposobach wytwarzania produktów naturalnych, bez żadnych powiedzmy jakichś dodatków, konserwantów, które są to receptury tradycyjne i od dawien dawna stosowane w przetwórstwie takim właśnie rolniczym, domowym. Wyłoniono także mistrzów Agroligi 2019 oraz konkursu Piękne i Bezpieczne Gospodarstwa Agroturystyczne 2019. Przez cały czas ze sceny pięknymi występami czas umilali soliści oraz kapele ludowe. Zagrała m.in. bębnowianka z Bębnowa w gminie Gowarczów w powiecie koneckim. Oj, nie śpiew miesiącu, nie śpiew.